Co wy pierdolicie? No centralnie, no takie mamy tego. Tak właśnie nam napisał. Jest tu, jest na lewo. Gdzie jest? Gdzie jesteście? Na lewo, tutaj, dawaj. Zatrzymuj się, ten stary, musimy interwencję. Zatrzymuj się. Wyskakuj. Jack, trzymaj się. Ręce broń. Do góry. Ręce do góry. Odrzuć broń. Strzelaj, ucieka. Muszę... Taser. Jest za daleko na taser. Się loguje. Uciek w las, wsiadaj, jedziemy za nim. Ja w las nie wiadę. To zamykaj drzwi w takim razie. Kurwa, z dachu zamykanie tej górki jest popierdolone. Spokojnie. Ja nie umiem strzelać w tej grze jeszcze, ogólnie. Nauczysz się. Znaczy to jest jak arma, ale wciąż. Trzymaj się. Jesteś byłym policjantem, przemawiam do twojego rozsądku. Zatrzymaj się. Bo, kurwa, w każdym krzaku może... Widzę go ogólnie. Za mną dawaj. Trzymaj się. Jaki zasięg ma taser? Nie wiem, pewnie krótki. Gdzieś tu biegą. Rzuć broń! Unieszkodliwiony. Masz rany? Czekaj, opatrz. Mam rany, opatruj. Jego? Tak! No. Strzelał! Otworzył ogień. Mhm. W sumie... Ale serio, coś zajebał z magazynu, czy nie? No, mieliśmy takie podejrzenia. Mhm. No bo tak zadzwonił na 112, powiedział, że zajebał, prawda? A, on zadzwonił, tak? Tak, on zadzwonił, tak. Powiedział, że zajebał, po czym wrzuciliśmy po prostu go znaleźć, prawda? Dał nam podpowiedź, rozpoczęliśmy zatrzymanie, zaczął uciekać, nie stosował się do wytycznych funkcjonariuszy, przez to zostały użyte środki przymusu bezpośredniego oraz broń palna, w tym wypadku została użyta broń palna, gdyżkolwiek był to policjant, który posiadał broń długą i mógł zaszkodzić naszemu zdrowiu bądź życiu, więc... by unieszkodliwić go i nie dopuścić do kolejnej eskalacji przemocy, no niestety padł trupem. Chyba, że jeszcze jakoś żyje i mogę go podnieść, ale wątpię. Nie wydaje mi się, żeby przeżył. No, ale faktycznie trochę tego miał przy sobie. Jointów miał przede wszystkim ile? No, ale kostki też tam. Dobra, narkotyków, dobra, okej, okay. No tego, kolejne...